Nowe ulice w Radomiu to efekt ustawy dekomunizacyjnej. Z naszą kamerą byliśmy na gminnych dożynkach w Kowali. Powiemy także o kolejnym ligowym zwycięstwie Radomiaka. W poniedziałek radni przegłosowali szereg uchwał w sprawie nadania nowych nazw radomskim ulicom, a wszystko przez ustawę dekomunizacyjną, która zakazuje propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a także ulic. Ustawa została przyjęta 1 kwietnia 2016 roku. Organem doradczym w tej sprawie był Instytut Pamięci Narodowej. Nowe nazwy ulic były omawiane przed głosowaniem podczas obrad Komisji Kultury Rady Miejskiej i według radnej Wiolety Kotkowskiej z Platformy Obywatelskiej prace nad zmianami ulic przebiegały sprawnie. Na Komisji Kultury, która bardzo spokojnie dyskutowała, podczas bodajże wtorkowej sesji posiedzenia Komisji Kultury dokonano praktycznie jednogłośnie zmian. Każdy był za, bardzo spokojnie, merytorycznie, korzystając z wszelkich możliwych dostępnych, czyli wpływały wnioski od mieszkańców. Przede wszystkim chodziło nam o to, żeby ludzie byli usatysfakcjonowani, żeby to był wybór nie tylko nas jako radnych, ale również mieszkańców. Z kolei radny Marek Szary z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że większość nowych patronów ulic zasługuje na takie uhonorowanie, choć jednocześnie dodaje, że są jeszcze inne osoby, które powinny być patronami radomskich ulic. Naprawdę, gdyby pan prezydent posiłkował się materiałami, które ma Komisja Kultury, moglibyśmy jeszcze lepszych patronów. No, nie ma na przykład Aleksandra Muńskiego-Drągala. To jest człowiek, który wraz z dwoma kolegami najdłużej jako oddział walczyli na ziemi radomskiej z najeźdźcą sowieckim. Nie ma dotychczas swojej ulicy. Warto byłoby właśnie taką ulicę dla młodzieży, żeby zapoznała się z takim patronem, zrobić. No ale zobaczymy, może będziemy nadawać nowe ulice. Zgodnie z przyjętymi uchwałami ulica Józefa Jarosza została zmieniona na Stanisława Wierzbickiego, Mieczysława Deperasińskiego na Stanisławy Wronskiej, rodziny Ziętalów na Zofii Holszańskiej, Franciszka Zubrzyckiego na Marii Fołtyn, Janka Krasickiego na harcmistrza kapitana Eugeniusza Stasieckiego, Władysława Domagalskiego na Tadeusza Mazowieckiego, Armii Ludowej na Świętego Brata Alberta, Alfreda Wnukowskiego na Heleny Stadnickiej oraz Władysława Skowrońskiego na Feliksa Tadeusza Łagodzińskiego. Oprócz tego w poniedziałek radni podjęli decyzję o tym, aby plac przed Urzędem Miejskim od strony ulicy Żeromskiego nosił oficjalnie imię Antonio Corazziego. Myślę, że to bardzo fajna inicjatywa. Myślę, że takie dożynki pokazują pewien pewien proces, który nie zanika, prawda, że te grupy wieńcowe funkcjonują, chcą przygotować wieńce, prawda, i to jest cały sukces. Myślę, że i też młodsze pokolenie te pewne wartości chciałoby widzieć, trzeba im przekazywać. Myślę, że to jest potrzebne tutaj dla wszystkich mieszkańców, dla mieszkańców gminy Kowala, ale na pewno też i dla gości z miasta Radomia. Dożynki się udały, frekwencja jest w miarę duża. Trochę zepsuła frekwencję ten występ samolotów w Radomiu, natomiast i tak jest dość dużo osób, jedynie co przez 5 minut cierpialiśmy ze względu na pogodę, ale szybko chmura przeszła, jest znów pogoda i cieszymy się, że odbyło się to jak do tej pory bez żadnych incydentów takich, które by wpływały źle na atmosferę tutaj na tych dożynkach. Ta pierwsza część to jest taka część oficjalna, oczywiście prezentacja grup wieńcowych, którą już mamy za sobą w tej chwili. Też była prezentacja młodzieży, dzieci ze szkół podstawowych z gminy Kowala, którą też uważam za taką bardzo słuszną, bo też każda szkoła ma inną specyfikę. Mimo, że są podstawowe, ale mają pewne takie dobre rzeczy, które można pokazywać na zewnątrz i się pochwalić. Uważam, że to też już zostało zrealizowane. Mamy też stowarzyszenia jak gimnastyczki, jak judo, prawda, jak gimparzynice, Zorza Kowala, które też prężnie tutaj pokazują swój dorobek, swoją pracę.
codziennie. A na tą chwilę oczywiście, szanowni państwo, jest występ kabaretu Koń Polski, który prezentuje właśnie tutaj za moimi plecami występ. Będzie też jeszcze pokaz dla dzieci i będą też zespoły. Będzie zespół The Beatles, będzie zespół Cygańska Liza i cygańskie tam zespoły i na koniec będzie zespół Defis Disco Polo, gwiazda programu. Program bardzo ciekawie został przygotowany. Myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, program przez wójta, zastępcę, panią sekretarz był przygotowany dość długo i uważam, że był na bardzo wysokim poziomie. Każdy tutaj jest zadowolony. Rozmawiałem z mieszkańcami. Wszyscy są pod wrażeniem, że mogą coś dla siebie znać. Jest dużo wystawców, także myślę, że to jest fajna impreza dla mieszkańców naszej gminy i gości, którzy tutaj są, a myślę, że jeszcze i dojadą większą ilością przyjedzie. Tempa nie zwalniają piłkarze Radomiaka Radom. Ekipa Jerzego Cyraka pokonała w poniedziałek Gwardię Koszalin 4-1 i z kompletem punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli. Zieloni objęli prowadzenie w 9 minucie, kiedy to dobre dośrodkowanie Petera Mazana na gola zamienił Chinonzo Agu. 6 minut później Gwardia wyrównała za sprawą Daniela Wojciechowskiego. Tuż przed przerwą ekipa ze Struga wyszła na prowadzenie, bo piłkę do siatki skierował Mazan. W drugiej połowie Radomiak strzelił jeszcze dwie bramki. Najpierw w 79 minucie trafił Maciej Świdzikowski, a w 86 minucie wynik ustalił Szymon Stanisławski. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy cały czas w czubie, że jest to kolejny mecz wygrany, że mogliśmy oddać hołd zmarłemu tacie Maćka. Jesteśmy z Maćkiem i między nimi też taki był dzisiaj cel, aby zrobić wszystko, by ten mecz, ten wieczór był chociaż jakkolwiek, ale łagodzący dla jego osoby. Żal tych sytuacji z początku, niewykorzystanych. Potem wiadomo, bramka Radomiaka, zresztą bardzo ładna, po bardzo ładnej akcji, uderzenie piłki głową. Znaleźliśmy bramkę wyrównującą, po też po stałym fragmencie gry. No niestety nie udało nam się dowieść tego wyniku do końca pierwszej połowy. Straciliśmy bramkę numer 2, no a potem wiadomo, jak to po przerwie. No już nie mamy nic do stracenia, szukamy swoich punktów. Chcieliśmy zdobyć bramkę na remis. No niestety padła bramka 3-4. Nie wiem, może zbyt duży wynik, jeżeli chodzi też o naszą grę, no, ale taka jest piłka, tak? Jak się ma sytuację, się nie wykorzystuje, a przeciwnik to robi, no to tak to wygląda. Z meczu zadowolony był Peter Mazan, który w poniedziałkowym meczu strzelił bramkę i zaliczył asystent przy pierwszym trafieniu. Szacunek dla Gwardii, lebo grali kombinacznie i bardzo dobrze. Chciały grać w piłce, ale myśmy mieli więcej okazji i mieliśmy skończyć ten mecz już w pierwszej połowie. Mieliśmy dużo okazji. No. Druga połowa było to walczenie, ale pomogli grać z ławki, mówimy. W barwach Gwardii zagrał były zawodnik Radomiaka Radosław Mikołajczak. Nie zagraliśmy złego meczu, wynik trochę jakby męci ten obraz tego spotkania. W końcówce już poszliśmy na całość, można powiedzieć, i dostaliśmy dwie kontry. Z początku troszkę żałujemy, bo mieliśmy kilka sytuacji, gdzie mogliśmy wyjść na prowadzenie, nie wykorzystaliśmy tego i niestety znów się nie udało. Zieloni z 18 punktami na koncie zajmują pozycję wiceidera drugiej ligi. Lepszym bilansem bramkowym Zielonych wyprzedza Warta Poznań. Kolejny mecz Radomiak rozegra w piątek. O godzinie 18.30 na stadionie przy ulicy Narutowicza zmierzy się ze spadkowiczem z pierwszej ligi MKS-em Kluczbork. Już w najbliższą niedzielę jedna z najważniejszych imprez regionu radomskiego i chyba najważniejsza impreza odbywająca się rokrocznie w Muzeum Wsi Radomskiej – Święto Chleba. Flagowa, bo dla nas również najważniejsza, najwięcej skupiająca i turystów, i wystawców, i przedsiębiorców, którzy u nas prezentują swoje rękodzieła, jak również swoje wyroby. No i przede wszystkim bardzo duża liczba różnych bochenków chleba, które będzie można zarówno skosztować, jak i kupić w naszym skansenie. Nie zabraknie więc świeżych wypieków, piekarniczych nowości, ale przede wszystkim także podziękowań za tegoroczne plony i ciężką pracę tak piekarzy, jak i rolników. Praca rolników na roli, a później właśnie chleb, który powstaje z ich ciężkiej pracy, to jest fundament naszego życia. I również tutaj podczas mszy świętej będzie to podkreślone,
i będzie przepiękny korowód wieńców dożynkowych w roku bieżącym. Ponad 20 kół się zgłosiło z wieńcami dożynkowymi. Właśnie chcemy to podkreślić, że ta nasza tradycja, która jest tak bardzo zakorzeniona u nas, w naszych sercach, w naszej mentalności, będzie również u nas uwidoczniona. Imprezie towarzyszyć będą występy artystyczne. W tym roku m.in. zespołów ludowych Guzowianki, Wolanianki oraz zespołu pieśni i tańca akademickiego Dąbrowiacy z Politechniki Śląskiej. Myślę, że te atrakcje takie widowiskowe będą bardzo przemawiały do naszych turystów, którzy jak zwykle co roku licznie nas odwiedzają. I świadczą o tym liczby. Co roku na Święto Chleba Muzeum Wsi Radomskiej odwiedza grubo ponad 10 tysięcy osób. Rekordowym był rok 2015, kiedy w radomskim skansenie w święcie udział wzięło prawie 17 tysięcy osób. Warto z nami być, bo tu jest połączenie tradycji, nowoczesności i bycia takiego wspólnego, rodzinnego razem. Przybywają do nas całe rodziny i ja bardzo się z tego cieszę. Tegoroczne Święto Chleba rozpocznie się w Muzeum Wsi Radomskiej w niedzielę o godzinie 10 od uroczystej mszy świętej celebrowanej w Muzealnym Amfiteatrze. Papryka czerwona za 7,98. Udziec z indyka z kością tylko 7,99. Żeberka pieczeniowe jedynie 8,99. Leclerc. Centrum Konferencyjne Biznesowa 9 to idealne miejsce na szkolenie, konferencję, imprezę integracyjną. Oferujemy dwie klimatyzowane sale konferencyjne na 100 i 250 osób z nowoczesnym wyposażeniem audiowizualnym w ścisłym centrum Radomia. Do dyspozycji miejsca parkingowe i szatnia. Zapewniamy również catering. W środę dużo słońca, niebo niemal bezchmurne. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 29 stopni Celsjusza. Czwartek cieplejszy do 32 stopni, słonecznie i bez deszczu. Ciśnienie będzie spadać. W piątek jeszcze cieplej i także dużo słońca. Padać nie będzie. Na termometrach 33 stopnie, na barometrach 1012 hektopaskali.